Nasza szkoła, czyli Zespół Szkół Gospodarczych imienia Mikołaja Zbytka-Ligenzy, tam 2 lata temu obchodziła 95-lecie. Jest to szkoła o ogromnych tradycjach kształcenia w zawodzie. Jest szkołą bardzo dobrze postrzeganą w środowisku, dobrze przygotowuje, szczególnie pod względem umiejętności praktycznych. Uczniowie cieszą się jakby uznaniem u pracodawców. Szybko znajdują pracę, a w tej pracy przede wszystkim osiągają sukcesy. Nasza szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, opartą na nowoczesnym sprzęcie gastronomicznym, jak również po lekcjach uczniowie mają możliwość realizacji swoich pasji na kółkach specjalnie do tego celu przeznaczonych. Zawód gastronoma to zawód przyjemny. Można się przygotować przede wszystkim do pracy w restauracji. Kształcenie w zawodzie kelner ukierunkowane jest w jak największym stopniu na zdobywanie przez uczniów umiejętności praktycznych, i to tych umiejętności, które wykraczają poza podstawowe w pracy kelnera, a są tak bardzo pożądane przez pracodawców. Mam tutaj na myśli umiejętności z zakresu barmaństwa, sommelierstwa, baristy, a także menadżera związane z planowaniem i organizacją imprez.
technik hotelarstwa. Zawód, który daje naszym uczniom wiele możliwości, między innymi odbycie praktyk w renomowanych zakładach na terenie Rzeszowa i poza naszym miastem. Dodatkowo nasza młodzież z tego kierunku może uczestniczyć w wymianach międzynarodowych, stażach, a zajęcia odbywają się w pracowniach hotelarskich, pracowni na recepcji, pracowni w pokojach, w internacie, prawda, gdzie poznajemy tajemnicze służby pięter. Technik obsługi turystycznej to kierunek, w którym można nauczyć się obsługi klienta, udzielania informacji turystycznej czy przygotowywania ofert turystycznych. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego można podjąć pracę w biurach podróży, a jako wykwalifikowany pracownik będziesz dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności w zakresie usług turystycznych. W tym roku nasz kierunek Technik Technologii Odzieży zmienia nazwę na również wspaniałą Technik Przemysłu Mody. Zawód ten jest przystosowany do zapotrzebowania rynku pracy i prowadzenia małych zakładów odzieżowych. Pomimo, że ten kierunek jest u nas od 3 lat, osiągnęliśmy wiele wspaniałych sukcesów. W naszej szkole powstaje nowy zawód, do którego zresztą serdecznie zapraszamy. Jest to technik wyrobów włókienniczych, dekoracyjnych, gdzie młodzież będzie naprawdę mogła się popisać swoimi zdolnościami artystycznymi. Dany zawód zdobywany jest poprzez egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, czyli sporządzanie potraw i napojów. Szkoła zawodowa oprócz zajęć dydaktycznych, zajęć lekcyjnych, również prowadzi zajęcia praktyczne w zakładach gastronomicznych. To jest między innymi w warsztatach szkolnych, w internacie przy Zespole Szkół Gospodarczych. W tym roku szkolnym 2015-2016 wszczęliśmy nabór na zawód cukiernika. Kilka lat temu ten zawód był próbą naszej szkoły. Zawód cukiernika polega na wykonywaniu wyrobów cukierniczych, na takiej pracy trochę fizycznej, ale też wymaga zdolności plastycznych. Działa również teatr megakreacji, działają zajęcia, nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne, to przede wszystkim Szkolna Akademia Smaku, to przede wszystkim Akademia Kulinarna.